Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Podczas widzenia otrzymanego od pana, zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi, a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza i wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz i poza murami powiódł mnie od bramy zewnętrznej skierowanej ku wschodowi a oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni na południe oto ołtarza anioł rzekł do mnie woda ta płynie na obszar wschodni wzdłuż stepów i rozlewa się w wodach słonych i wtedy wody jego stają się zdrowe Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostaną przy życiu. Będą tam niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie wędną, których owoce się nie wyczerpują każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ ich woda przychodzi z przybytku, ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo.